Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy deser budyniowy. Potrzebować będziemy 3 szklanki mleka i 2 budynie czekoladowe, 1/3 20-dekowego masła i 4 łyżki cukru. I ugotujemy budyń. Ja tutaj w garku gotuję 2 szklanki mleka, a w jednej rozprowadzę budynie. I drugi budyń będziemy gotować o smaku śmietankowym. Dołożymy łyżkę masła, 2 łyżki cukru, budyń i tutaj mam szklankę mleka, a w pół szklance rozprowadzę budyń. Tutaj mniejsza ilość mleka już się gotuje, więc wsypuję cukier, dodałam masło i rozprowadzę budyń. I mam 2 banany. Banany pokroję w kawałeczki i będziemy później przelewać do miski deser. Miskę mam wyłożoną folią spożywczą. Tak, tu się już mleko gotuje, więc wlewam na gotujące się mleko budyń i gotuję mieszając. Tu mamy 2 rodzaje budyniu. Jak sama nazwa mówi, będzie to deser budyniowy. Kolorowy deser budyniowy. Mieszamy, no tutaj też mi się mleko zagotowało, ale tu gotuję budyń. Budyń gotujemy od zagotowania tak 2 minuty. I teraz, tak jak już wspominałam, do mleka dodaję masło i cukier i rozprowadzam budyń. I tak samo jak w poprzednim, gotujemy budyń, a później będziemy wykładać do miski. Należy to dobrze rozprowadzić, abyśmy nie mieli grudek w budyniu. Musimy, jeżeli nie mamy pewności, możemy przelać przez siteczko. Jeżeli nie mamy pewności, że budyń jest idealnie rozprowadzony. Tak, mleko już się gotuje, więc wlewamy budyń. Mieszamy i gotujemy jak w poprzednim. Budynie już mamy ugotowane i teraz będziemy wykładać do miski. Tak jak wspominałam, budyń będzie kolorowy, więc wykładamy część budyniu. Dzielimy budyń na 2 części. Część budyniu wykładamy. Dajemy jasny budyń. Dajemy pokrojone banany. I zalejemy pozostałym budyniem. Deser schłodzimy, a później damy do lodówki na 2 godziny. I będziemy mieli deser budyniowy. Bananów szybciej nie kroiłam, ponieważ one ciemnieją. Powinniśmy skropić sokiem z cytryny, ale do budyniu no nie chciałam. No i teraz na bieżąco pokroiłam. I teraz wykładam pozostałą część budyniu.
Studzimy i dajemy do lodówki. I mamy deser budyniowy gotowy. Tak, przygotowany deser należy ostudzić. I tak oto wygląda deser budyniowy. Teraz deser odwracamy. Folię usuwamy. I tak wygląda deser budyniowy. I ja tutaj mam prażone migdały. Migdały uprażyłam na suchej patelni. I obsypujemy boki prażonymi migdałami. Ukroimy kawałeczek. O. I tak wygląda przykroju deser budyniowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę deser budyniowy.